Pozdrawiam fanów. Siema, tu reżyser kieszonkowy i robimy pierwszy w życiu challenge na moim kanale. O nie, to będzie złe. Natalka, wiedz, że mnie do tego zmusiłaś. Mianowicie robimy make-up challenge. Ola, która jest charakteryzatorką w naszym studio i organizuje te wszystkie z KVS Make-up Team osoby, bo jest tą główną charakteryzatorką. Pozdrawiam. Halo. Charakteryzatorką, to ona ma za zadanie pomalować mnie zamkniętymi oczami. Powiem tyle. Będzie to strasznie trudne, bo będę robić to w swoim życiu pierwszy raz. Strasznie się tego boję. Mówiłaś, że malowałaś już kiedyś kogoś. Malowałam. O nie. Malowałam już kiedyś kogoś, no ale. Ale nie zamkniętymi oczami. Dobra, chodź jeszcze. O Boże. Jeszcze muszę związać włosy. Powiedziała Mira i Ola związała włosy. No bo ja też muszę związać włosy, żeby mi do oczu nie wchodziły. Jak będę miała tak związane. Dobra, nasze oksy poszły w bok. Team Oksy zostawia ławkę w górę. Au! Ławkę w górę! Właśnie! Nie zapomnijcie dać mi ławki w górę pod kolejnym odcinkiem. Pod kolejnym też, ale pod tym też możecie mi dać ławkę w górę. I w komentarzu zostawić emotkę ławki. Dosłownie. Dobra, ja cię zawiążę, odwróć się. Wiąż mi. Jezus Maria! Thank you.
Dobra, dzięki, wiesz. Zamknij. Mhm. Okej. Okay. Poczekaj. Polecisz po lusterko, jak otworzysz oczy. No. Dobra. 3, 4. O nie! O nie, co ja zrobiłam z tą gumą? Dobra, słuchajcie. Boże, brwi wyszły najlepiej. O, tak pięknie wyglądam. Okej, okay, teraz daj mi jakieś lusterko. Poczekaj, do samego końca mi nie pokazuj. Ja nie chcę tego sam... ja się boję zobaczyć, co się właśnie stanie. O nie! Co? Wyglądam jak potwór! Wow. Okay. Widzisz ten glow? O oh, wow, ej, nawet trafiłaś tym bronzerem. To właśnie nie miał być bronzer, to miał być bronzer, a nie róż. To jest róż. No właśnie. Dlaczego ja mam... O oh, fuck, to jest róż do rzęs. Dobra, nieważne, i tak musisz mi to zmyć teraz. No ci po... Czekaj, pokażcie, nie? O, zamknij oko. Ej, wyszły nawet okej. Okay. W sensie, gdyby nie tutaj ten tusz do rzęs i gdyby nie tak wyjechało mocno, to by byłoby naprawdę okej. Okay. No. A te brwi. Usta też wyszły zarąbiście. No dobra, Ola, teraz uratuj tą sytuację. Zmyj mi to i... A teraz zobaczcie, dobra, co się dzieje. Ta-da! No, jak widać, Ola na serio umie malować. Tylko w tym momencie miałam związane oczy. Więc no, więc widzicie teraz tak? Wszystko. No. Więc tak wyglądał nasz challenge. Jeżeli chcecie kolejne challenge, to możecie pisać nazwy tych challenge w komentarzach. W komentarzach, dokładnie. A... Ja czekam na ławki w górę od Was, na jakieś subskrypcje, nie pogardzę. I no, na razie, cześć.